W materii międzygwiazdowej jest zapisana też historia galaktyki, ale też jest potrzebna do przyszłości galaktyki, czyli do formowania nowych gwiazd. Radio naukowe. Z gwiazdami i planety planetami, ale co takiego kryje w sobie materia międzygwiazdowa. Ile jesteśmy w stanie wyczytać badając jej skład. Będzie także o tajemniczych błyskach gamma i o tym, jak to jest być astronomem z ojca na syna. Nazywam się Karolina Głowacka, a to jest radio naukowe, a ten odcinek powstał w ramach podróży do Poznania. Jeśli chcecie wesprzeć rozwój podcastu, dorzućcie się na patronite.pl ukośnik radio naukowe. A tymczasem zaczynamy odcinek numer 107. Ladies and gentlemen. Has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. Włącz Radio Naukowe gości u doktora habilitowanego Michała Michałowskiego, profesora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Obserwatorium Astronomiczne. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo pięknie tutaj macie w okolicy, w Instytucie. Zielono. Astronomowie to tak mają, miło zwykle, miłe okoliczności pracy. Mhm, bo zawsze pracujemy w miejscu, gdzie albo są, albo były teleskopy, więc są to miejsca, które są. Albo bardzo oddalone od cywilizacji, albo były bardzo oddalone, więc na pewno są ładne. Muszę też powiedzieć, i musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, że Michał Michałowski, jak na astronoma przystało, jest gwiazdą, bo wyczytałam, że jesteś najczęściej cytowanym naukowcem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a wiekiem nie grzeszysz. Jak to się udało tak szybko, tak wysoko wyskoczyć? Myślę, że dwie kwestie. Po pierwsze doktora robiłem w Danii, potem wyjechałem do Edynburga, więc miałem kontakt z bardzo dobrymi grupami i też należę do kilku dużych konsorcjów, więc te cytowania się tak liczą, że jak się należy do konsorcjów, to ma się dużo publikacji, bo całe konsorcjum pracuje na to. No to wtedy jest też dużo cytowań, jak jest dużo publikacji, więc to są te dwa efekty, myślę, które tutaj miały największe znaczenie. No ja w każdym razie gratuluję, bardzo dziękuję za znalezienie czasu dla Radia Naukowego, a teraz porozmawiamy o badaniach, jakimi się zajmujesz. Badasz gaz i pył międzygwiezdny, formowanie się gwiazd, błyski gamma, o tym wszystkim opowiemy. Na początek o samym gazie i pyle, bo to jest taki trochę kopciuszek, wszyscy tylko czarne dziury, gwiazdy, gwiazdy neutronowe, a to, co jest gdzieś tam pomiędzy, to też jest mniejsze zainteresowanie tym. Co to takiego jest? To jest materia, która jest właśnie pomiędzy gwiazdami, czyli to jest gaz w galaktykach, ale on jest pomiędzy gwiazdami. I ten gaz trochę słabo widać, bo on jest rozrzedzony, dlatego dużo mniej o nim wiemy niż o samych gwiazdach, ale to jest bardzo ważny komponent galaktyk, bo to jest paliwo, z którego tworzy, tworzą się nowe gwiazdy. A także te stare gwiazdy, jak umierają, to wyrzucają materię, która potem sobie pływa pomiędzy tymi gwiazdami. Więc w materii międzygwiazdowej jest zapisana też historia galaktyki, ale też jest potrzebna do przyszłości galaktyki, czyli do formowania nowych gwiazd. Ale Więc co, to jest bardzo ważny komponent. Co to jest? To jest Hel? To są różne pierwiastki? Co to jest? Głównie wodór i Hel, czyli tak około 70% wodoru, dwadzieścia kilka procent helu i reszta to są inne pierwiastki w zależności w jakim miejscu i w jakiej galaktyce, czyli jakieś już bardziej ciężkie pierwiastki, ale tych już jest mało, to już kilka procent. I one tak sobie funkcjonują właśnie jako gaz, czyli takie po prostu pojedyncze pływające cząstki, czy się tworzą, łączą w jakiejś struktury? Jak to wygląda? Większość to jest gaz, czyli duża część to jest po prostu właśnie... Atomy oddzielone od siebie. Około połowa samego wodoru, zwykle to jest tak zwany gaz molekularny, czyli dwa atomy wodoru połączone w jedną cząsteczkę wodoru molekularnego, tak zwane H2. I to, to jest większość, to jest gaz, ale też około 1% tej materii to jest pył, czyli to są już takie większe cząsteczki, gdzie jest kilka tysięcy atomów, kilka set tysięcy atomów połączonych razem. To są takie malutkie cząsteczki pyłu, dużo mniejsze niż ten kurz, który mamy wszędzie. To są dużo mniejsze to, to raczej są y, cząsteczki wielkości mikrona, czyli milion razy mniejsze niż metr. Ale ten komponent też jest ważny, bo on. Y, to jest ten komponent, który najlepiej widać. Więc jakby najłatwiej się bada materię międzygwiazdową przez badanie pyłu, bo pył widać. Mm -hmm. Bo pył ma własności takie, że emituje w podczerwieni i wtedy można go badać jak, jak mamy dane w podczerwieni. No tak, bo jak nam coś nie świeci w kosmosie, to zawsze mamy z tym spory kłopot, żeby się temu przyjrzeć. Mm -hmm. To mówi, że ten gaz mówi nam sporo o przyszłości galaktyk i przyszłości, co można z niego wyczytać? O przeszłości można wyczytać, w jaki spo, jak wyglądała historia danej galaktyki, czyli galaktyka, która bardzo dużo gwiazd formowała bardzo dawno temu, powiedzmy, 12 miliardów lat temu, a potem już nie była aktywna, skończyło się paliwo, i jej materia gwiazdowa będzie zupełnie inaczej wyglądała niż galaktyka, która właśnie niedawno, na przykład 100 milionów lat temu, Czyli niedawno, 100 milionów lat temu zaczęła bardzo aktywnie formować gwiazdy. Wtedy jej materia międzygwiazdowa będzie miała zupełnie inne pierwiastki. Więc, na, patrząc na to, jaki jest, jak jest skład materii międzygwiazdowej, możemy określić, co robiła ta galaktyka przez ostatnie kilkanaście miliardów lat. Tylko to, trochę to dziwne, no bo był sobie wielki wybuch, rozprzestrzeniały się też cała ta materia, tworzyły się galaktyki. To dlaczego nie jest tak, że wszystkie są na tym samym etapie rozwoju? Dlaczego jedna nagle miałaby mm -hmm. zacząć tworzyć nowe gwiazdy? Tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, niektóre galaktyki po prostu powstały później. Są galaktyki, które powstały niedługo po wielkim wybuchu, nie wiem, może 500 milionów lat. Ale są galaktyki, które powstały niedawno, na przykład, no niedawno w sensie, yes. może 5 miliardów lat temu, czyli w połowie, w jednej trzeciej ewolucji, w dwóch trzecich ewolucji wszechświata. Więc są galaktyki, które są młodsze pod tym względem, że ich wcześniej nie było. Ale druga kwestia, różne galaktyki różnie ewoluują, ponieważ żyją w innych miejscach. Czyli zupełnie inaczej będzie wyglądało życie galaktyki, która nie ma żadnych sąsiadów i po prostu sobie sama. Żyje w jakimś odosobnionym miejscu, a zupełnie inaczej galaktyka, która ma dookoła kilkaset albo kilka tysięcy galaktyk, które na nią też wpływają. Wtedy ta ewolucja będzie zupełnie inaczej wyglądała. Więc jedna galaktyka może wyglądać dużo starszej. Albo dużo młodziej, w zależności od tego, co się dookoła niej dzieje. Ale to jeśli masz taką galaktykę, która stosunkowo niedawno, oczywiście cały czas pamiętając, co to znaczy, niedawno w skali astronomicznej, zaczęła produkować gwiazdy, to trochę jako badacz, astronom masz wgląd do tego, jak wyglądały te pierwsze galaktyki, tak można je traktować? Tak. znaczy To nie jest tak proste, bo wiadomo, że galaktyki na samym początku wszechświata na pewno były. Inne niż te galaktyki, które obserwujemy, które są bliżej nas teraz, ale na pewno niektóre procesy są takie same, więc badanie bardzo młodych galaktyk, które są blisko, trochę nam mówi o tym, jak wyglądał wszechświat, bardzo wczesny wszechświat. To jest, to jest możliwe, żeby czegoś się dowiedzieć. A tego pyłu międzygwiezdnego to jest wystarczające do tworzenia się nowych gwiazd? Bo czytałam, że czasami jest go trochę za mało i to jest pewna tajemnica znaczy samego pyłu zwykle jest około 1%, tak jak mówiłem, więc go jest dosyć mało, więc jakby większość gwiazd, większość masy gwiazd pochodzi od gazu. Czyli gaz jest tym głównym budulcem do formowania gwiazd. W naszej galaktyce jest go jeszcze wystarczająco dużo, więc w naszej galaktyce formowanie gwiazd jeszcze się nie skończy przez no nie wiem, kilka miliardów mhm. lat na pewno. Chyba że coś się dziwnego stanie z naszą galaktyką. W innych galaktykach to już tak nie wygląda. Są galaktyki, które mają tak mało gazu, że już praktycznie kończą formowanie gwiazd, bo już nie mają paliwa. Więc to, to zależy od galaktyk. Ale to jak to się dzieje, że tworzy się taka gwiazda z pyłu czy gazu po prostu? No jest sobie on i, i, i dlaczego nagle z niego się ma wytworzyć gwiazda? Są miejsca, w których gaz jest mniej więcej stabilny, czyli po prostu to jest taka chmurka. I jeśli tam się nic nie stanie, to ta, chmurka by sobie, ta chmura gazu by sobie. Istniała bardzo długo, ale czasami coś tam się dzieje, na przykład w okolicy wybuchnie supernowa, część gazu zostanie ściśnięte i wtedy, jeśli gaz będzie ściśnięty, to tam jest trochę więcej siły grawitacyjnej, i przez to ta chmura zaczyna się zapadać pod własnym ciężarem, tak jakby, że jest na tyle gęsta, że jest w stanie się, że grawitacja jest silniejsza niż ciśnienie, więc ta chmura się zapada. I zapada się, wtedy się podgrzewa. Tego zapadania w sumie nie da się zatrzymać, zanim właśnie nie stworzą się gwiazdy. Czyli chmura się zapada, jest coraz mniejsza, coraz bardziej gęsta, coraz bardziej gorąca. Tworzą się takie małe kulki gęstego gazu w tym. I w momencie, w którym ta kulka gęstego gazu jest wystarczająco gorąca, żeby przeprowadzać reakcje termojądrowe, to w tym momencie tą kulkę możemy nazwać jako gwiazdę. Kulka gazu, która przeprowadza reakcje termojądrowe, to jest gwiazda. To w zasadzie jest gwiazda, no mhm. tak. Dorzućmy teraz do tego w takim razie błyski gamma, bo tym się, mhm. to, to badasz, tym się interesujesz. Co to takiego? To są obiekty, które zostały odkryte kilkadziesiąt lat temu. To są bardzo krótkie i bardzo energetyczne sygnały w promieniowaniu gamma, czyli to są te fale, które są jeszcze bardziej energetyczne niż promieniowanie rentgena które używamy w, w szpitalach. To jest jeszcze bardziej energetyczne promieniowanie i dopiero tak z 30 lat temu zaczęliśmy dopiero poznawać, co to jest i wiemy, że są dwa typy błysków gamma, jedne, które są w miarę długie, czyli trwają dłużej niż 2 sekundy i tu jesteśmy pewni, że to są wybuchające, bardzo masywne gwiazdy, czyli takie 20-30 razy bardziej masywne niż nasze Słońce, jak ta, taka gwiazda umiera, to wybucha i wtedy wysyła to promieniowanie gamma, i, i, i wtedy ją obserwujemy, tą gwiazdę jako błysk gamma. Mm -hmm. I druga wersja, te krótsze błyski gamma, to są zderzenia starszych gwiazd, znaczy to już są zderzenia pozostałości gwiazd, czyli albo czarnych dziur, albo gwiazd neutronowych. A to jest y, tak, że my jesteśmy dzięki tym błyskom, przez to, że one są takie superenergetyczne, dostrzegać bardzo odległe obiekty? Tak. Do niedawna najdalszy obiekt we wszechświecie, który został zaobserwowany, to był błysk Gamma. Teraz już znamy galaktykę, która jest trochę dalej, więc rekord już należy do galaktyka, nie do samych błysków Gamma. Ale same błyski jest bardzo łatwo zobaczyć, nawet te najdalsze, bo one są tak jasne, że praktycznie wystarczy mieć detektor promieniowania Gamma na orbicie Ziemi i praktycznie wszystkie błyski Gamma się tym detektorem zobaczy. Większy problem jest w określeniu faktycznie, gdzie ten błysk gamma wybuch i jak daleko on jest. To już nie jest takie proste, ale samo zobaczenie jest, jest dosyć łatwe, jak już się ma tego satelity do promieniowania gamma. Teraz już znamy te wszystkie pojęcia, którymi operujesz na co dzień. Jakie są twoje główne cele badawcze? W kontekście materii międzygwiazdowej chciałbym się dowiedzieć, jakie warunki musi spełniać gaz, żeby formował gwiazdy, czyli ten proces, o którym mówiłem, w jakich warunkach ten gaz się zaczyna zapadać, jak szybko formuje gwiazdy. I też w drugą stronę, w jaki sposób gaz przestaje formować gwiazdy. Czyli co musi się stać, żeby ten gaz, może jest za gorący, może jest zbyt rozrzedzony, że mimo, że jest w galaktykach, przestaje formować gwiazdy. To jest ten taki aspekt, jeśli chodzi o materię międzygwiazdową. Obłyski gamma, to próbuje się dowiedzieć czegoś co to tak naprawdę jest, bo no powiedziałem, że to są masywne gwiazdy, ale to jest tylko taki ogólny opis. W szczegółów jeszcze nie znamy, w sensie jak bardzo masywne gwiazdy to są, czy wszystkie masywne gwiazdy umierają jako błyski gamma, czy tylko część, jakie warunki musi spełniać gwiazda, w jakich galaktykach błyski gamma wybuchają, może w innych w ogóle nie wybuchają. To są rzeczy takie już dosyć szczegółowe, ale których nie wiemy, i to jest to, co ja próbuję mm. osiągnąć. Ale to taki wybuch, to musi być rzecz jakoś zupełnie niewyobrażalna z naszej perspektywy. Taki, te, taka energia. Jakby to było gdzieś w naszych okolicach, to co by nam to zrobiło? Chyba nas by zmiotło. Mógłby być problem. Znaczy ja czytałem jedną publikację właśnie dokładnie o tym. Więc tak, pi pi pierwsza informacja od razu. Nie ma nic w okolicy. W okolicy, <laughs> znaczy tak, w okolicy są gwiazdy, które teoretycznie mogą wybuchnąć jako błyski Gamma, ale aktualne badania sugerują, że błyski gamma jednak wybuchają w miejscach, w których jest niska zawartość metali. A u nas jest dużo metali w naszej galaktyce, więc chyba w naszej galaktyce jesteśmy bezpieczni. Jeśli by błysk gamma wybuchł blisko, to na pewno byśmy elektronikę całą stracili, bo to jest tak energetyczne promieniowanie, że myślę, że komputery by tego mogły nie przeżyć. Ale gorzej, bo by mogła nam się zjonizować atmosfera. No i wtedy chyba byśmy stracili ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym ze słońca, więc. Oj! To byłby problem. Bo przed samymi gamma jesteśmy chronieni, prawda? Tak, tylko, tak, tak. tak. Mhm. Tylko, że no ta mhm. atmosfera by przyjęła na siebie uderzenie. Tak, tak, tak. <laughs> okay. Na szczęście błyski gamma to są wybuchy, które. Te promieniowanie gamma z gwiazdy idzie tylko w, w, wąskiej, w wąskiej strudze. Więc, jeśli nawet blisko by gwiazda wybuchła, to ona jeszcze by musiała w naszą stronę celować. Jeśli wyceluje w trochę inne miejsce, no to jesteśmy bezpieczni. Zatem zobaczymy wybuch. Ale to główne promieniowanie gamma pójdzie w inną stronę i nie ma problemu. A okej, okay. czyli to nie jest tak sferycznie, tylko nie. właśnie z drugą. Dobrze. Mm -hmm. No to może dobrze i źle, bo to zależy na jeżeli e... żebyśmy byli w, nad, w celowniku. Dla nas dobrze, bo jest bezpieczniej, jeśli coś by wybuchło. Dla astronomów właśnie trochę trudniej, bo przez to też my widzimy tak naprawdę małą część błysków gamma, bo większość gwiazd, które wybucha w ten sposób, strzela w, w innym kierunku i wtedy my ich nie widzimy jako błyski gamma. Okej, okay. a um, z jakich instrumentów korzystasz, żeby się dowiedzieć o takich rzeczach, które są tak właśnie odległe i tak trudno z, z tego wyciągnąć konkretne informacje, właśnie? Mm -hmm. Jednym z instrumentów jest teleskop ALMA, jest Atacama Large Millimeter Array in, w Chile. To jest zespół 60 teleskopów 12-metrowych, więc to jest największy zespół teleskopów na świecie i położony w bardzo pięknym miejscu, bo to jest pustynia Atakama. Mówiliśmy tak. o tym astronomowie, ale A, tak. miło, tak. No. Wysokość 5000 metrów, więc to jest, to jest piękne miejsce, ale też no, ono nie jest tylko piękne, ono jest suche, więc dlatego jest doskonałe dla tego teleskopu. No i ten teleskop przez to jest bardzo czuły, ma bardzo dobrą zdolność rozdzielczą i dzięki temu mogę zobaczyć nim szczegóły, jak wygląda gaz i pył w, w galaktykach, którymi się zajmuje. Mm -hmm. To jest taki główny teleskop na razie. Używam też innych teleskopów, bo moje badania są bardzo. Nie skupiam się na jednym aspekcie, więc używam teleskopu Alma, ale używam też teleskopów radiowych, w, głównie w Australii i w Stanach Zjednoczonych. I też używam teleskopów optycznych, nawet kilku, które mamy w Poznaniu i jeden teleskop, który mamy w Stanach Zjednoczonych, który z Poznania sterujemy. A czy to jest też tak, że dzięki na przykład, właśnie błyską gamma y, możesz też coś powiedzieć o tej konkretnej galaktyce, w jakim ona jest y, etapie ewolucji? Czy to ci coś mówi o całym otoczeniu też? Myślę, że tak. Znaczy, na pewno to, że jeśli widzimy błysk gamma w danej galaktyce, y, to tam wiemy wtedy, że wybuchła ta masywna gwiazda. A masywne gwiazdy żyją bardzo krótko. To już są kwestie kilku milionów lat, więc to są I to bardzo. To naprawdę krótko, mgnienie oka. Tak. Więc no, prawie nic. Więc wiemy, że takie masywne gwiazdy muszą się tworzyć praktycznie teraz, czyli no, kilka milionów lat temu, czyli teraz. Więc wiemy, że ta galaktyka, w której wybuchł gama, jest na pewno bardzo aktywna, jeśli chodzi o formowanie gwiazd. Więc to jest taka pierwsza informacja, którą wiemy, jeśli odkryjemy błysk gama. Ale także właśnie o tym, co wspomniałem wcześniej, że żeby gwiazda wybuchła jako bózgama, musi spełniać pewne warunki. Prawdopodobnie ma tu znaczenie ilość metali, czy ilość tych ciężkich pierwiastków. Więc jeśli wybuchł błysk gamma to prawdopodobnie ta galaktyka ma mało metali, więc miała inną ewolucję niż na przykład nasza galaktyka. Więc jesteśmy w stanie trochę powiedzieć o galaktyce na podstawie tego, że błysk gamma wybuchł. A kiedy taka gwiazda wybucha i tworzy właśnie błysk gamma, to ona się rozpada i znowu jest takim pyłem? To jest tak w kółko? Tak, większość tej gwiazdy wybucha. Tutaj jest też szczegół, który do końca nie wiemy, jaka część tej gwiazdy się zapada w czarną dziurę, bo to zależy trochę od modeli, zależy od teorii. Niektóre teorie mówią, że Cała gwiazda wybucha, czyli 100% tej materii gwiazdy zostaje wyrzucona i praktycznie staje się materią międzygwiazdową, ale są też teorie, że część tej gwiazdy, to jądro się zapada w czarną dziurę, więc zostaje czarna dziura, a reszta ta otoczka jest wyrzucona. Pytam o to dlatego, że może w takim razie te, jednak te gwiazdy będą się cały czas tworzyły w kółko, no bo tworzy się z, pył, z gazu międzygwiezdnego i pyłu, potem wybucha, z powrotem zamienia się w ten gaz i pył, no i tak w kółko można by powiedzieć. Tak, tak to mniej więcej działa. To są takie cykle, więc to, teoretycznie może to iść w nieskończoność, w praktyce są, jest kilka procesów, które może to zatrzymać. Po pierwsze, jeśli faktycznie duża część materii zostanie w, w czarnej dziurze, albo w jeździe neutronowej, albo w białym karle, no to wtedy ta część już nie bierze udziału w następnym formowaniu gwiazd. A druga kwestia, że z gazem też może się coś stać. Na przykład galaktyka może się zderzyć z inną galaktyką, i większość gazu może być wyrzucona z tej galaktyki. No i wtedy też już. Yy, Zabraknie tego paliwa. Zabrak może zabraknąć paliwa, tak. Okej, okay. a między galaktykami też jest taki pył i gaz? Tak. Pyłu może mniej, bo między galaktykami jest dosyć, jest duża temperatura i mała gęstość gazu, więc pył jest zniszczony. Chociaż chyba trochę też go jest, ale dużo mniej niż w, w galaktykach. Ale gaz jest. Tylko, że on znowu jest jeszcze bardziej rozrzedzony. Więc go jeszcze trudniej badać, bo go bardzo. No to właśnie, to widzieć. skąd wiesz, że jest? Są, są badania, to jest trudne, ale jesteśmy w stanie stwierdzić, jeśli widzimy coś bardzo jasnego, to z obserwacji tego bardzo jasnego obiektu można zobaczyć, że coś pochłania światło coś, co jest pomiędzy tym obiektem a nami. Na różnych odległościach mm, pomiędzy, mm. pomiędzy tym obiektem a nami. Więc wiemy, że coś jest pomiędzy nami a, a tym obiektem. Wiemy, że to nie są galaktyki, bo nie widać żadnych galaktyk po drodze. No więc wiemy, że ten gaz faktycznie tam jest. I ten gaz sobie tak wisi między galaktykami, czy jednak zmierza do którejś zawsze? Ja bym powiedział, że, to, że zawsze jest jakiś ruch. Tam raczej to nic nie stoi tam w, w przestrzeni międzygalaktycznej. Więc tam jakiś ruch jest, i więc wszystko zależy od tego, jak daleko jest najbliższa galaktyka. Jeśli jest blisko, no to ten gaz prawdopodobnie zmierza ku tej galaktyce i za jakiś czas zacznie wpływać do tej galaktyki, i wtedy to jest dodatkowe paliwo do formowania gwiazd. Jeśli są daleko galaktyki, no to ten gaz raczej długo będzie taki bezdomny. A czy jeszcze mogą powstać nowe galaktyki? Czy już za późno? Tak. Praktycznie nowe galaktyki powstają cały czas. To wystarczy dosyć dużo gazu zgromadzone w jednym miejscu, zaczynają się tworzyć gwiazdy, i w tym momencie można nazwać, że to już jest nowa galaktyka. No to jak to jest? Bo ja słyszałam, że może być tak w przyszłości, hmm. że wszechświat będzie po prostu zimny, pusty i się już nic nowego nie będzie tworzyło. A z tego, co mówisz, to raczej wskazuje na to, że to jest trochę takie perpetuum mobile, że w kółko będą się tworzyły te gwiazdy. Hmm. To zależy od kilku, to znaczy tego, gwiazd, tego gazu w którymś momencie może zabraknąć, więc może być taki moment, w którym faktycznie hmm, skończy się formowanie nowych gwiazd czy nowych galaktyk. Drugi efekt, jeśli mówimy o bardzo dalekiej przyszłości, to wszechświat się rozszerza, więc te odległości będą za duże. Gaz się może tak rozrzedzić, że już po prostu nie będzie możliwości. Do tego, żeby te chmury gazu się zapadały i tworzyły nowe galaktyki. Więc to jest ten efekt, który może uniemożliwić formowanie nowych galaktyk. Okej, okay. jakie są kolejne badania przed tobą? Co masz w planach? Mam zamiar się dowiedzieć, w jakich warunkach wybuchają supernowe. To jest trochę inny temat. To są też wybuchające gwiazdy trochę mniej masywne niż błyski gamma. I ja chciałbym zbadać. Czy y, znamy różne typy supernowych? Czyli supernowe są dzielone na kategorie w zależności od tego, jak wyglądają. One też są super jasne. Tak, tak, mhm. tak. Jak sama nazwa wskazuje, one są bardzo jasne. One nie są odkrywane w, w, w promieniowaniu gamma, tylko w falach optycznych, więc to jest obserwacyjnie trochę inne. I wiemy, że one się różnią pomiędzy sobą. I ja, ja, ja badam teraz właściwości gazu w tych miejscach, w których te supernowe wybuchły. I chcę się dowiedzieć, czy są jakieś różnice w ilości i w własnościach gazu w tych miejscach, gdzie te supernowe wybuchły. Więc mam zamiar się dowiedzieć, jeśli, jeśli w jednym, jeden typ supernowy się okaże, że jest bardzo dużo gazu tam, a w inny typ supernowy, że jest mniej gazu, no to wtedy będę coś wiedział o tym, jak powstają gwiazdy, które wybuchają jako supernowe. Że w tym pierwszym typie musi być dużo gazu, a w tym drugim typie może mniej. Więc to są zupełnie inne gwiazdy, które wybuchają. Mm, ale to wychodzi na to, że my mamy jeszcze bardzo wiele pytań, jeśli chodzi o gwiazdy coś zupełnie takiego no, no codziennego i podstawowego w kosmosie a pytań jest masa. Te, tak zwykle jest, że im więcej, im więcej wiemy, tym więcej się też otwiera pytań, których wcześniej nawet nie zadawaliśmy, bo nie mieliśmy jeszcze tej wiedzy. Więc praktycznie badania naukowe trudno powiedzieć, że się kiedykolwiek skończą, bo zawsze. Odkryjemy coś, co chcieliśmy odkryć i wtedy się okaże, że nie rozumiemy czegoś jeszcze innego i próbujemy to dalej zrozumieć. No tych rodzajów gwiazd jest przecież cała masa. Słońce tak. to takie, takie trochę nudnawe, można by powiedzieć. No taka średnia gwiazda, nic, niczym się nie wyróżniająca. Średnia masa, średni wiek i nic szczególnego. Myślę, że astronomowie z innych... Z innych galaktyk, galaktyk <gulak> nie byliby bardzo zainteresowani Słońcem. No, chyba, żeby odkryli, że tam mieszkamy, no to może tak. <gulak> to może wtedy. Bo interesowałeś się też i pracowałeś przy gwiazdach neutronowych. Mhm. Z kolei to też są jeszcze zupełnie inne twory. Tak, to są, to są pozostałości po wybuchu masywnych gwiazd. Też znowu nie do końca wiemy, jak bardzo masywnych, ale no tak kilkanaście razy bardziej masywnych niż Słońce na pewno. I jak taka gwiazda wybucha, to to, co pozostaje, to może być czarna dziura, ale może też być gwiazda neutronowa, czyli takie upakowana materia, która jest tak upakowana, że nawet atomy nie są w stanie tam przeżyć, i wszystko jest złożone z, z neutronów. A powiedz, bo magisterkę, jeśli dobrze pamiętam, na pewno doktora, to robiłeś za granicą, prawda? Tak. I wróciłeś do Polski. Mhm. I polska astronomia jest na tyle fajna, że warto wracać? Tak, tak, to jest kwestia, czy współpracuję z ludźmi z Polski, tworzę własną grupę, więc jest to, znaczy, jakby miejsce pobytu nie jest aż tak istotne, jeśli się ma współpracowników w różnych krajach. Czyli ja pracując w Szkocji i w Danii i tak współpracowałem z ludźmi spoza tymi krajami, I teraz wróciłem do Polski i nadal z nimi współpracuję. Więc jakby to nie jest taki kluczowy element, gdzie się faktycznie pracuje. Ja pytam trochę o to, bo dużo się mówi o tym, że polska astronomia jest naprawdę jakby wysoko stoi, to prawda? Myślę, że tak. Nie, nie wiem dokładnie, w jaki, w jakich, jak w rankingach są inne dziedziny, więc nie jestem pewien, jak to porównać, ale my, astronomowie polscy, nie odstajemy od reszty. Wiadomo, że no nie jesteśmy najlepszymi astronomami na świecie. Ale się wpisujemy w takie dosyć wysoki, wysokie miejsce w rankingach. To jeszcze powiedz proszę, czy z tatą czasami konkurujecie? Bo profesor mm -hmm. Tadeusz Michałowski, tata Michała Michałowskiego, również jest astronomem. Nie konkurujemy. Myślę, że to zdrowo <ścoughs> dla relacji rodzinnych. Też dlatego, że się zajmujemy innymi obiektami. Ja A to badam mądrze. Galaktyki. Tak. Mój tata zajmuje się planetoidami, czyli skałami, które okrążają Słońce, więc dziedzina jest zupełnie inna. Raczej jakby dyskutujemy na różne tematy, ja opowiadam o swoich badaniach, tata opowiada o swoich, niż konkurencja, bo tutaj no nie ma takiej bezpośredniej konkurencji. Chociaż nawet jakbyśmy pracowali w tej samej dziedzinie, to myślę, że raczej byśmy współpracowali ze sobą niż, niż faktycznie konkurowali. Nie, pytam o to dlatego, że no zdarzają się takie klany często lekarzy czy prawników, a w sumie tak często się nie słyszy o... Z ojca na syna, jeśli chodzi w, w, u astronomów, to ciekawe. <gry> no, czasami się tak zdarza. Na pewno mnie tata zainspirował, więc tak? to na pewno przypadkowe nie jest, że, że poszedłem na astronomię, bo u nas w domu astronomia zawsze istniała, zawsze była tematem, no bo tata jest astronomem, a mama studiowała astronomię, więc ten aspekt astronomiczny zawsze był obecny u nas w domu, chociaż rodzice mnie zupełnie nie namawiali na studiowanie astronomii. A na co? W sumie powiedzieli mi, że mam studiować to, co chcę, a astronomia Byle nie astronomię... nie astronomię. <gry> znaczy, jeśli już, to ciut mnie zniechęcali pod tym względem, że to jest trudne i są małe możliwości pracy. Że to nie jest taka, takie studia, przy których od razu jest rynek pracy otwarty. Więc, no ale jak powiedziałem, że chcę studiować astronomię, no to mnie nie zniechęcali. No bo czy to nie jest trochę tak, że te studia są zupełnie inne, niż człowiek by się spodziewał? Ktoś, kto lubi patrzeć w gwiazdy, potem naprawdę patrzy w te gwiazdy, czy w komputer tylko i cyferki? Raczej w komputer. Znaczy, moja rada jest taka, że jak ktoś chce studiować astronomię, to musi się zastanowić, czy lubi matematykę i fizykę. Ja lubiłem, hmm. więc, więc mi to odpowiadało. Jak ktoś nie lubi któryś z tych przedmiotów, to nie polecam, bo. To nie jest patrzenie w gwiazdy, tylko to jest raczej matematyka i fizyka. Fakt, że można się zaangażować w jakieś takie bardziej popularne wydarzenia związane z oglądaniem gwiazd, z wyjazdami na zaćmienie słońca i tego typu bardziej ciekawe rzeczy. Ale to jest jednak taki dodatek, główna część pracy astronoma nie jest aż tak. Romantyczna? No, aż tak romantyczna tak. Okay. Ciężka praca matematyczno-fizyczna i informatyczna też, bo tak. to mhm. takie też są elementy. Bardzo dziękuję. Profesor Michał Michałowski, Instytut Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgodził się gościć radio naukowe. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Radio naukowe. Dziękuję bardzo za wysłuchanie odcinka do końca. Komentarze, łapki w górę i tak dalej. Zachęcam, zapraszam, to bardzo pomaga rozwojowi kanału, a mnie daje feedback od Was, odpowiedź, wszystkie komentarze bardzo chętnie czytam. W kolejnym odcinku zajmiemy się psychologią, a konkretniej będzie o metodach wpływu na innych ludzi. Czy proste triki mogą sprawić, że inni nie będą się zachowywać dokładnie tak jak zechcemy? Posłuchajcie o tym w odcinku numer 108. Polecam, zapraszam. A tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.